Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was, moi drodzy, w 6 odcinku Zagrajmy w Ciemności Gordota. Jak widzicie, mam full HP, ze względu na to, że udało mi się poszperać tutaj w kufrach u strażników. Znalazłam troszeczkę mięsa, nawet mi jeszcze kilka sztuk zostało, więc myślę, że teraz będziemy mieli zdecydowanie większe szanse, jeżeli chodzi o walkę z demonem. No, spróbujemy przynajmniej. Wydaje mi się, że będzie lepiej niż mogłoby być. Bo jednak życia mamy sporo, bo jest pełne. Spróbujemy sobie pana demona zaznaczyć na razie przez drzwi. Widzę, że na razie idzie dobrze. Ja sobie tu wejdę. Spróbujemy pana demona. Widzę, że pan demon mnie dosyć solidnie może zbić. Dobra, zrobimy sobie zapisik kontrolny tutaj po drodze. Żeby pan demon nie zdążył. Okej, mamy pana demona. Serce arcydemona. Oła, dobra. Kolejny zapis. Okej, i co teraz? To jest pytanie. Tutaj oczywiście został po Magnusie szkielet. No, spodziewałam się tego w sumie. Spoko. A ty, strażniku głupi, w ogóle nie miałeś pojęcia o niczym, co tutaj się dzieje. Dobra, widzę, że nie możemy nic powiedzieć. No teraz już na bank musimy iść do magów. Bo tutaj już no nic nie znajdziemy. Przynajmniej mnie się tak wydaje. Demon gryzie piach. A to całe serce? To serce pochodzi ze szczątków pokonanego demona. Wytrzyma w nim wielką magiczną moc. No podejrzewam, że działa tak jak kula ognia. O Boże, przestraszam się chrząszcza. Dobra, spróbujemy wyjść. Pewnie jakiś jumpscare się pojawi po drodze. Tutaj strażnik chodzi z kuszą. Muzyka pomału cichnie. Dobra, idziemy do magów, bo no chyba do nich powinniśmy się zwrócić. No, doktor nie żyje. Arcydemon też nie żyje. No i Magnus też nie żyje. Koristo. O. Chyba mam artefakt, o którym mnie prosiłeś. To demoniczne serce. Skąd je masz? Magnus, jeden z akolitów kultu, przemienił się w demona, gdy wypowiedziałem te słowa. To zaklęcie bardzo silne, które przywołuje mroczne sługi i nakazuje im służyć. Tak, no i co? Morwes musiał się zabezpieczyć nawet przed tą ewentualnością, dlatego Magnus zamiast współpracować zamienił się w demona. Dokładnie. Twoje zasługi dla obozu są zaiste wielkie. Z pomocą artefaktu osobnej bestii chcemy, żebyś to ty, wojownik służby światła i nosa, wymierzył jej sprawiedliwość. Kiedy zabijesz bestię, to Gordot nie otrzyma już żadnej duszy i nie przedostanie się do naszego świata. Okej. Chyba nie mam wyboru, to zabrnęło już za daleko. Idź do Torusa, on pomoże ci wytropić bestię w obozie. My, magowie ognia, zajmiemy się osłabieniem jej przy pomocy artefaktu. Dobra. Bestia. No ale w sumie bestię to żeśmy już zabili, nie? Tak w sumie. Mam nadzieję, że Torus to da mi jakąś porządną zbroję, jakieś porządne mikstury, cokolwiek, bo ja chwilowo, no, że tak powiem, nic nie mam. Trudno powiedzieć, żebym cokolwiek miała. Mam resztki życia. Jedyne, co mam w miarę okej, to w sumie jest broń, ale ona jest okej tylko i wyłącznie ze względu na to, że wzięłam ją od strażnika. Jakbym tego nie zrobiła, to podejrzewam, że nie byłoby już tak wcale okej. Dobra, no Torus powinien mi pomóc. Torus, weź mi pomóż. Przysyła mnie Koristo. Magowie ognia odpowiedzieli mi o opętanym kopaczach, Morwesie i bestii, które zabija w naszym obozie. Nie spodziewałem się, że morderca może być istota nie z tego świata. Mam złe informacje. Bestia zupełnie nagle zrobiła się widzialna dla naszych oczu i prędko opuściła obóz. Co? Fajnie. Zniszczyła przy tym główną bramę. Skorpion i paru strażników ruszyło na nią. Za nią na pewno przyda im się twoje wsparcie. No, ale ja nie mam broni, gość. No, gość cię pojebało. Ja nie mam w ogóle życia, nie mam mikstur.
Ja mam wyjść teraz sobie poza obóz, bo Torusa chce. Co? Dobra, słyszę bestie. Nie podobają mi się te okrzyki demoniczne, fajnie. Ja bardzo podziwiam tą modyfikację. Jednakże, jak przepraszam, ja. Okej, wy chyba stoicie tutaj. Ja nie mam żadnej broni, nie mam pancerza, nie mam... A nie to... No jest skorpion. Halo, skorpion. Dobrze, że jesteś, zostaliśmy zaatakowani. Ale masz oko podbite, gościu. Ruszyliśmy za bestią, kiedy uciekła z obozu, ale w tych cholernych ciemnościach nie mieliśmy z nią szans. No, okej. W jakim kierunku udała się bestia? Przegrupowaliśmy się przy kanionie troli, tylko my dwaj zdołaliśmy wrócić. Nie wiem, co z resztą strażników. Za pomocą magów bestia została osłabiona. To szansa, żebym mógł ją pokonać. No tak, to nie masz życia. Niech Inos cię prowadzi. Podziwiam cię za odwagę. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz, porywając się sam na bestię. No nie do końca chyba wiem. Proszę, weź te eliksiry. Wziąłem je z magazynu strażników. Myślę, że tobie bardziej się przydadzą. No na pewno, szczególnie, że nie mam życia. Nie wiem, czy ktoś sobie zdaje z tego sprawę, że życia nie mam wcale. Aha, no dziękuję, że dałeś mi eliksir siły. Szkoda, że dałeś mi tylko jedną miksturę uzdrawiającą, która przywraca 50 punktów zdrowia. Na pewno mi to pomoże. Dziękuję, strażniku. Jeżeli kiedykolwiek twórca modyfikacji obejrzy tą modyfikację u mnie na kanale, to mogę mu już ewidentnie teraz powiedzieć, że powinien, ale i to podkreślam, powinien dać nam więcej mikstur na naszej drodze. Chyba, że tylko ja jestem tak rąbnięta, że te wszystkie mikstury ominęłam i dlatego mam ich niedosyt i dlatego tak ginę, ale uważam, że modyfikacja jest za trudna jak na taką broń, jaką posiadamy, szczególnie, że dostajemy później już broń dwuręczną, a mamy w niej adepta. W ogóle porywanie się w cienkiej zbroi cienia również na szkielety to nie jest dobry pomysł, moim zdaniem. Nie zadam tej jagódki. No, ona coś mi tam jednak pomoże, nie? Dobra. Lecimy w takim razie. A panowie mi coś mogą powiedzieć? Wy się tak dziwnie na mnie gapicie. Dobra, przegrupowaliście się przy kanionie troli, tak? To do kanionu troli tędy możemy dojść. No podejrzewam, że... to, co ja teraz robię, to nie jest najmądrzejsze. Tu jest mega ciemno. Ta gra... chyba specjalnie chcę sprawić, że ja dostanę zawału. Nie wiem, czy ta gra przewiduje, którędy pójdziemy do tego kanionu troli. No ja bym poszła tędy. Szkoda, że nie widzę za dużo. Dobra, wejdziemy sobie troszeczkę na ścieżkę tutaj. Przecież tu nic nie widać. Ja mam iść do kanionu troli, a ja nic nie widzę. Kanion troli jest chyba tam, nie tu, no nie? Ale widzę strażnika, martwy strażnik, więc chyba jednak dobrze idę. Ma miksturę. Ma jakąś broń jednoręczną. Co to jest za broń jednoręczna? Miecz sędziego kolejny, no to dupa, bez sensu. Ale ma miksturę. Nie wiem, czy teraz już powinnam pić ją, czy chwilowo sobie dać spokój z miksturami, żeby zostały na później. Nie wiem, zauważyłam, że ta modyfikacja troszeczkę
Jak idziemy w złym kierunku... Oh, fucking. Mam się bić z brzytwami, czy kogoś coś porąbało? Nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie pójdę tam, tędy, obok brzytew. Kurwa, masz, nic nie widzę. Przecież tutaj jest w pizdu ciemno. Jeszcze mi nagle... Jezus Maria. Światło mi zgasło w najgorszym momencie. Okej, widzę cokolwiek. Fajnie. Kolejny zapis sobie może lepiej zrobię. Założę się, że droga prawidłowa, którą ja powinnam iść, jest usłana brzytwami. Ale ja naprawdę nie mam ochoty na brzytwy. Nie rozumiem czegoś teraz. Widzę widzę pana brzytwę. Nawet dwoje. Ale wy trochę gryziecie, że tak powiem. Ała. No tak, brawo, jasne. Bij się z wszystkim, kurwa, co istnieje. Znowu, kurwa, nic nie widzę. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie idę. Przy kanionie troli się przegrupowaliście. No to na logikę idę do kanionu troli, tylko szkoda, że tutaj nic nie widać. O, kolejna brzytwa. Dobranoc. Kolejny strażnik. Kolejna mikstura. Dobra, prowadzi nas to do obozu bandytów. Także... Okej. Jakoś mi się udało tu dotrzeć normalnie. Nie wiem jak. Schowaj broń! Ulf? Co ty tu robisz, idioto? Nie doceniłem cię, zabijając Magnusa, zmusiłeś nas do ucieczki z obozu, ale nie łudź się, że w obozie zapanuje spokój. Przybyłem tu, by wymierzyć sprawiedliwość i zabić bestię. Marny człowieku, bardzo się jeszcze zdziwisz. Śmieję się, haha. Koniec. Klepiesz, gościu. Mocno, jesteś zwykłym kopaczem. Topór. Co to za topór? Pewnie jest gorszy 500 razy. Dokładnie. Dobra, może ja jednak się uleczę tą jedną miksturą. Może setką. Setka będzie dobrym pomysłem. Tak, gdzie ja zrobiłam zapis? Tutaj w sumie zrobiłam zapis na początku odcinka, także tutaj się jeszcze możemy zapisywać. Wydaje mi się, że to będzie ostatni odcinek z tej serii. Nie chcę tylko, żeby był zbyt długi, ale... Dobra, tam będzie arena na dole, tam gdzie są zawsze bandyci Quentina, to teraz będzie arena. Ja to wiem, ja to czuję. Dobra, mieliśmy jednego kopacza Ulfa. Tam będzie arena na dole. To jest łatwe do ogarnięcia. Plus będzie jakiś jumpscare, jak tu przyjdę. Teoretycznie jest pusto. A praktycznie wiecie, co się stanie? Zaraz jebnie muzyką i jakimś jumpscarem. Widzę martwego strażnika. I to wszystko prowadzi do tej pieprzonej dziury, która tam jest. Nie podoba mi się to, że ten strażnik nawet nie miał przy sobie mikstur. Bo tak to może by mnie jakoś uratował. Czekamy na jumpscare'a. Jump scare. Fuck. Oh my god. O, to jest bestia? Czy kogoś coś boli? Znaczy, dobra, działa jak cieniostwór. Fuck, no. Weźesz, biją. Gościu! No naprawdę, żeby ci cieniostwór sklepał. Przecież ona jest takim cieniostworem dosłownie, gościu. A już nawet dobrze poszło. Dobrze poszło, ale musiałeś oczywiście spieprzyć na koniec, bo tak.
Coś mi się wydaje, że walka z tą bestią to jest dobry początek. Na milion kuźwa mać procent. Ja bym chciała tą bestię szybko załatwić. Cześć. No możesz nie ubić normalnie. No bij ją, gościu, naprawdę. No, fucken, już się prawie udało. Ja bym ją chciała sobie w ogóle do muru przyprzeć. Jakbym ją przyparła do muru, to już by było dobrze. W ogóle nienawidzę. Jak gra mnie zmusza, żebym grała bronią dwuręczną, to ja po prostu jestem chora, no. No chora jestem. Broń dwuręczna jest najgorszą bronią, jaka istnieje. Dobra, zabiłam ją, mamy to. Znowu nie mam kurwa życia. Dobra, tego nie nadpisuję, bo tutaj mamy save'a z początku odcinka. Bestia, pożeracz dusz, róg bestii. Ten kieł pochodzi ze szczątków pokonanej bestii. Stanowią klucz do podziemnego świata. Świetnie. Wyleczę się czymkolwiek. No, życia mam... Ile mam życia? 71 punktów HP. Dzięki. Dzięki grom, ale się udało. Dobra, i co ja mam teraz zrobić? Przepraszam. Skorpion twierdzi, że oddział strażników został zaatakowany przez bestię w pobliżu kanionu troli. Jest tam małe obozowisko, w którym powinienem się rozejrzeć. Dobra, i teraz jumpscare? Gdzie? Gdzie jumpscare? Halo? I teraz pytanie. Ja mam się wrócić teraz? Do obozu? Normalnie? Po prostu? Tak po prostu? Chyba tak. Na bank mnie coś po drodze zeżre. Ja jestem tego pewna. Jak tutaj w ogóle wyjść z tego obozu? To jest w ogóle... Chciałabym przejść tak, żeby się nie natknąć na te głupie brzytwy tam, nie? No nie? Bo to... Bo to one stanowią chyba główny problem, ale wkurza mnie to, że gościu nie zanotował, co ja mam tak naprawdę zrobić. Powiem wam, że otworzyłabym z ciekawości sobie poradnik, żeby sprawdzić, czy ja na pewno muszę do obozu wrócić. Bo jeżeli nie, to nie ma sensu, żebym szła dalej, w sensie do obozu wracała, jeżeli tam nie mamy wracać. Także możemy sobie sprawdzić tak w sumie. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, mamy wracać do obozu. Także wracamy do obozu w takim razie. Tylko tak, żebym na brzytwy się nie natknęła, no nie? Naprawdę nie mam ochoty na walkę z brzytwami. Dlatego poszłabym sobie tutaj boczkiem tak totalnie. Co z tego, że nic nie widać? Dobra, słyszę brzytwę. To dobranoc, pani brzytwo. Ja nie mam ochoty naprawdę z brzytwami się bić. Nie mam. Bo, no po prostu nie. Są potwory, których naprawdę w Gothiku nie lubię. No i niestety, ale brzytwy do... Dobra, mamy iść inną drogą, bo widzę. Właśnie nauczyłam się tego przy tej modyfikacji, że ona od nas oczekuje, że tam, gdzie jest ciemno, po prostu tak naprawdę ciemno, to mamy tamtędy po prostu nie iść. A tam, gdzie mamy jakieś źródła światła, to na spokojnie, tak jakby kiedy światło cokolwiek daje, jako czar, to możemy się tymi drogami poruszać. Podoba mi się, że w tym akurat ta modyfikacja jest dobrze zbudowana. Dobra, jak skoczę, to nic mi się nie powinno stać. Dobra, wracamy do obozu. No i zobaczymy. Z
schowamy sobie broń. Bo jesteśmy już przy starym obozie. Dobra, i co my tu mamy? Skorpion, mogę ci powiedzieć, że bestia już nie żyje. O. Mam dobrą i złą wiadomość. Zła to taka, że strażnicy niestety nie żyją. Dobra, bestia została unicestwiona. Niech to szlak. Dziękuję, że nas uratowałeś. Będziemy pamiętali o strażnikach, którzy polegli w walce z bestią. Dobra, to tak w ramach informacji. Tutaj właśnie widziałam Diego przed obozem. Także też z nim pogadamy. Nareszcie jesteś. Demony. Demony pojawiły się w całym obozie. Co? Ale jak to możliwe? Przecież zabiłem bestię, która służy Gordotowi. Powinien stracić swoje siły. Magom ognia najwyraźniej nie udało się zamknąć do końca portalu w komnacie Ulrika i demony przeszły do naszego świata. Trwa ewakuacja kopaczy. Musisz jak najszybciej zamknąć portal. Biegnij ile sił w nogach. Jaki portal? Gdzie portal? O, fucken. Ale jaki portal? Demony zaatakowały obóz w chwili, gdy walczyłem z bestią w jaskini nieopodal kanionu troli. Muszę jak najszybciej pędzić do komnaty Ulrika i zamknąć portal. Mam ze sobą kieł, który należy do bestii. Może być to klucz, który pozwoli mi przejść do świata mroku i zabić Gordota. Gościu! No, bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy, że ty taki jesteś fajny, super, ale no, nie mamy życia. Nie mamy życia. Jak ja mam się dostać, przepraszam, do tego, do komnaty? Czy ktoś o tym pomyślał? Jak ja mam zabić kogokolwiek, kiedy ja nie mam życia w ogóle? O, widzę pana demona. I ja mam obok tych demonów sobie przebiec, tak po prostu, tak? Ja nie mam czegoś takiego jak sprint. I muszę sobie przypomnieć, gdzie jest komnata Ulrika, bo nie pamiętam. Ale panowie, tutaj demony mnie... No dobra, na szczęście... Jak ja mam do cholery wejść do komnaty Ulrika, jak oni mi tutaj przejście zamknęli? Mam wejść przez magazyn? Bo tam jest brama zamknięta. Także chyba przez tą dziurę musimy wejść w ścianie. Na szczęście żaden demon chwilowo nie postanawia mnie zaatakować. Obym czegoś nie wykrakała. Oh my god. Biegnij, gościu. No fucken, no bo te demony już się zaczęły na mnie... Wchodź no, wchodź, wchodź, gościu. No fucken! Demon mnie zabił. No przecież nic nie widzę. Jeszcze chyba mi właśnie światło wygasło gdzieś tam po drodze. O Boże, ja się nie zapisałam porozmawiać z Diego? Naprawdę? Prawda, się nie zapisałam? Nie, zapisałam się przed rozmową, dobra. Dobra, 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 dobra. Wpis w dzienniku sobie sprawdzimy, oczywiście, prawda, fajnie. Wychodź mi z tego. Czwóreczka. Nowe światełko sobie zapalimy. I teraz sobie zrobimy zapis po rozmowie. Jak ja mam się zbić z Ulrikiem, jak ja nie mam w ogóle życia? Nie mogę sprintować, to mnie bardzo irytuje. Nie mam nigdzie... Jakbym miała miksturę szybkości, to rozumiem, miałoby to sens. Ale w momencie, gdy ja żadnej mikstury szybkości nie mam... Dobra, bo tam jest brama zamknięta, w takim razie lecimy tędy. Lecimy dołem. Nie podoba mi się to, bo tam ten demon głupi postanawia się rzucić na mnie. Tamten dalszy. Zamiast na tego strażnika czy coś, to one się rzucają naprawdę dosłownie na mnie. Ale widzę, że teraz się ten demon zajął tam sobą. Dobra, wchodź. No możesz wejść tu. Fucken, bo ten demon już tu wchodzi. Dobrze, że tutaj jest wejście boczne, o ile one są w ogóle otwarte. Dobra, na szczęście jest otwarte. Czyli dobrze czułam. A ta cała komnata Ulrika
to ja mogę sprawdzić, gdzie ona jest, bo ja w końcu nie pamiętam. Chyba nie za bardzo jestem w stanie to sprawdzić. Dobra, spróbujemy po prostu znaleźć komnatę Oldricka. Spróbujemy. Chyba się demony tutaj też wbiły, niestety. Dobra, spróbujemy się... No, możesz biec, możesz skakać, cokolwiek. Komnata Oldricka, po lewej czy po prawej? To jest pytanie. Po lewej czy po prawej? Albo po lewej, albo po prawej. Dobra, próbujemy po lewej na razie. Chociaż wydaje mi się, że to nie tu. Chociaż dobra, to tu, bo widzę pentagram. Dobra. Wow, weszliśmy gdzieś. Nie wiem, co się dzieje. Widzę krew. W sensie pentagram zakrwawiony. Widzę szkielety. I słyszę jakieś dziwne mlaskanie w tle. Widzę kopacza. O, fuck. Teraz mnie coś wystraszy. Gdzie ja do cholery jestem? Jesteśmy w jakiejś alternatywnej dosłownie rzeczywistości czy coś. Najbardziej mnie martwi fakt, stare pismo, dziękuję, że ja nie mam życia. Jak ja mam zabić jakiegokolwiek demona, kiedy ja nie mam życia? Stare pismo. Nigdy już nie użymy światła i nosa. Zostaliśmy uwięzieni na zawsze. Ci, którzy poddali się ciemności, przemienili się w potwory. Mają teraz nowego pana, zwanego Gordotem. Niech Bóg światłości wybaczy nam tę zdradę. Dobra, zrobimy sobie jeszcze raz zapis po przeczytaniu tego. Mi się bardzo nie podoba fakt, że słyszę mlaskanie, że nie mam życia, bo nie mam życia. A mam się bić z jakąś paskudą. Ten szkielet mi się nie podoba. Te odgłosy też mi się nie podobają. I nie podoba mi się to, że nie mam mikstur. Ale kojarzę mniej więcej mapę. Widziałam ją już w jakiejś modyfikacji niedawno. Tylko sobie nie przypomnę, w jakiej. Gdzie jesteś, bestio? Gdzie jesteś, Gordot? Kimkolwiek jesteś. Czymkolwiek jesteś. No ewidentnie go słyszę, no nie? Słyszę go ewidentnie. Jego cokolwiek, ale coś słyszę. Tylko że ja naprawdę nie mam życia. Jak ja mam się bić z czymkolwiek? Oh my god. Cieszę się, że ta gra niby ma mieć podobno happy end, nie? Ale jak ja mam dokonać happy endu, kiedy ja nie mam życia? Trochę ciężko. Ile mamy życia? 71 nadal. Dobrze, fajnie. Rozumiem, jakby mi ktoś jeszcze dał jakieś mikstury. Kurde, gdzie ja widziałam tą mapę? W jakiejś modyfikacji ostatnio oglądałam u Robina i kurczę, nie pamiętam. Co to jest? Mam tu wejść? Nie wiem, co się dzieje. Przecież tu nic nie ma.
chyba nie powinnam tu wchodzić. Chyba, że gra robi to specjalnie, nie? Specjalnie właśnie, że wchodzimy w miejsce, w którym już totalnie nic nie widać. Kurczę, no co za modyfikacja? A, Dolina Zombie chyba, właśnie. Tutaj też to jest ta, to jest ten fragment mapy. Wszystko fajnie, tylko że no ja się boję tutaj wchodzić. Dobra, najwyżej zamknę oczy. O nie, dobra, jednak jest normalny korytarz w miarę. Częste zapisy się przydadzą. Oh my god, no tutaj już nic nie ma. Fucken. Przez połowę drogi nic nie widziałam. I ja mam tutaj wchodzić sobie po tych korytarzykach. Fucken. Oh fuck. Cześć, Morwes. Nie powinno cię tutaj być. Zabiłeś wiele niewinnych osób, chcąc przyzwać na ten świat Gordota. Krew za krew, nekromanto. Niewinnych? W kolonii karnej każdy ma coś na sumieniu. Nie mów mi więc o niewinności. Najpierw będziemy musieli pewnie Morwesa zabić. Nawet jak unicestwisz mnie, nawet jeżeli zabijesz Gordota, to się nie skończy. Mylisz się, jeżeli sądzisz, że tylko Oldrich był moim uczniem. Więc kto? Kto jeszcze ci służy? O nie, akurat mi się światło wyczerpało. Będzie to człowiek, który po upadku bariery dotrze do nieznanej części wyspy Korynis. Człowiek, który dotrze do świątyni Adanosa i zawładnie potężnym artefaktem. Ale to przyszłość, której już nie zobaczysz. Stąd nie ma wyjścia. Zostaniesz w tym piekle na zawsze. Zabił mnie tchnieniem śmierci, bo nic nie widziałam. Dobrze. Cieszę się z jednej strony, że to światło mi wysiadło teraz, a nie podczas trwania walki. Trzeba pamiętać, że gościu ma mnie na hita tak totalnie, no nie? Także... Cześć, Morwes. Ja sobie podejdę najbliżej do ciebie, jak się da. Dobra, i teraz sobie przegadamy. Mamy to. Dobijamy Morwesa. Zbieramy sobie z niego to, co możemy. Widzę, że gościu miał sporo. To akurat mnie bardzo cieszy. Gościu miał sporo mikstur, więc ja wreszcie mogę się wyleczyć porządnie. Też mamy pierścień niezwyciężoności. Niestety, ale run używać chyba nie mogę. No nie, no nie mamy kręgów, także nie założymy tego. Dobra. Jakoś to teraz może pójdzie. Mam full życia, więc zobaczymy. Wyciągniemy sobie broń i wchodzimy dalej. Gdzie jesteś, paskudo? Wchodzimy chyba w tą ciemność, nie? Tak jest. Ale ta gra jest creepy, nie? No dobra, cóż. Tu jest zbyt czerwono, więc pewnie tutaj jest już Gordot. Cześć. Tu jest zbyt czerwono. Zbyt wielkie piekło. Zbyt wielkie piekło. Fucken. Jeszcze? Te odgłosy w tle są okropne. Tutaj obojętnie, którędy pójdziemy. I tak wyjdziemy w tym samym miejscu. Ile jeszcze będę do tego całego gościa szła? Ale słusznie, że modyfikacja nazywa się ciemności, bo jest tutaj ciemno. Tu już musisz być. Na bank tu jesteś. Pokaż mi się, no. Co?
Co? To jest jakiś żart? Mam się bić z dwoma bestiami? Kogoś coś pojebało? Przecież one mi mają na hita praktycznie. What? Faken, faken! Bij tą bestię, a nie się bagujesz, gościu! Jak mi spadniesz na głowę... No, faken! Zaraz się okaże, że ona mnie może trafić, a ja jej nie. Shit. No fuck! Jak ja mam sobie... Nie nowa gra! Ej, no nie, naprawdę nie znoszę tej gry. W sensie, tak, wiem, sama sobie wybrałam tą modyfikację, tak? Ale no ja się nie spodziewałam... Kurwa, nic nie widzę znowu. Ja się nie spodziewałam, przepraszam, że ta modyfikacja będzie aż tak upierdliwa. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał po niej. W sensie, no, modyfikacja jest naprawdę za trudna, moim zdaniem. Dobra, mamy panów bestie, obie. Proszę podejść do mnie już, proszę już przyjść. Zapraszam pomału. Spróbujemy sobie zbagować je tutaj. Fucking. Mówiłam coś o jakimś bagowaniu? Kurwa mać, no. No tak, jasne, jasne. Mówiłam coś o bagowaniu? To było głupie. Spróbujcie sobie bestię zbagować. Te. Chodźcie tutaj. No, co jest? No teraz to w ogóle... No jasne. Kocham. Teraz to już w ogóle ja nie mogłam ich trafić, one mogły mnie zawsze. O Boże, Boże kochany, no. Chodźcie tutaj, pobawimy się na dole. Proszę was, żebyście mi dały wreszcie spokój. Dobra, jedna zabita. Robimy zapis kontrolny. Dobra, bo chciałabym ją zabić bez w miarę straty HP. Mogę z was coś pozbierać? Nie. Nie oklepały mnie aż tak bardzo jak wcześniej, więc to jest plus. Mam nadzieję, że już więcej bestii nie ma, Gordo, tutaj. No chodź już. Nic nie widzę. Fuck. Co to jest? Królowa pełzaczy? Nawet nie wiem, co ja biję. Co? To jest Gordot? Gordot jest królową pełzaczy? Co? To jest jakiś żart. Przepraszam, ale co? Właśnie, moi drodzy, pokonaliśmy ciemność i ciemność była królową pełzaczy. Albo królem. Co? Co? Że co? Najgorsze jest to, że nie mogę nic zrobić teraz. Poczekamy więc. Halo. Albo się gra zbagowała, albo tak musi być. Nie, dobra, to była cutscenka. Anton odkupił swoje winy i uratował stary obóz za cenę własnego życia. Co? Anton zginął? O nie. Oldrich został potępiony na wieki, natomiast Morwes i jego historia to wciąż jedna wielka tajemnica. A przecież Morwesa zabiliśmy. Nie rozumiem. Ci ludzie, którzy przeżyli atak demonów, woleli jak najszybciej zapomnieć o tym, czego doświadczyli. Nikt nie pamięta już o Antonie i jego poświęceniu. O nie. Okej. Tylko nieliczni wiedzą, co kryje się w mrocznych zakątkach świata. Okej, moi drodzy. Wywaliło mnie w ogóle z modyfikacji, także...
będzie wam się pokazywał zapewne czarny ekran, bo nie pokażę wam, jak nagrywam tutaj sobie ekran mojego komputera w OBS-ie i tak dalej. Cóż, jak ja mogę podsumować tą modyfikację? No, trudno mi jest się troszeczkę mimo wszystko wypowiedzieć. Jest to pierwsza modyfikacja, którą ograłam na kanale oczywiście. No i tak w sumie w życiu prywatnym można powiedzieć, że w sumie też, bo Mrocznych Tajemnic nigdy nie skończyłam, a za inne modyfikacje raczej się nie brałam. Próbowałam jeszcze Czas Zapłaty, ale nie skończyłam go również. Tak naprawdę go tylko zaczęłam. Także jest to pierwsza modyfikacja, z którą mam styczność, tak, prywatnie, nie mówiąc też o tym, że nagrywałam, a raczej, przepraszam, oglądałam ludzi, którzy nagrywali dużo modyfikacji, także część modyfikacji jest mi znana, nie tak dobrze, bo oczywiście nie pamiętam już wszystkiego, ale jednak coś tam się zapadło w pamięć. Ale no cóż, moi drodzy, kwestia jest taka, że najzwyczajniej w świecie modyfikacja naprawdę ma dobry klimat. Modyfikacja jest naprawdę chwilami przerażająca, buduje napięcie, buduje strach i to jest naprawdę na pewno jej wielki plus. Myślę, że dużym minusem jest to, że przeciwnicy są za trudni dla nas. Powinniśmy być bardziej zdecydowanie wykokrzeni. Jednak, no, wiecie, modyfikacja tak jakby odgrywa się podczas tak naprawdę jednej nocy. Chyba, że trwa więcej czasu, na przykład jesteśmy gdzieś tam nieprzytomni czy coś, ale no to jest raczej takie gdybanie. No jednak mimo wszystko podczas jednej nocy tak naprawdę. I modyfikacja naprawdę, klimat ma dobry, jumpscary chwilami naprawdę były przerażające, niektóre rzeczy, sytuacje. Myślę, że jakby wyszedł dubbing do tej modyfikacji, to też byłaby zdecydowanie lepsza, miałaby zdecydowanie większy plus. Ale jednak dialogi też całkiem spoko. Czasami dialog był za długi, a czas na przeczytanie go był za krótki, bo na przykład nie zdążyłam już tak niż z kilkanaście razy przeczytać, co postać chciała powiedzieć w 100%. No i co? No właśnie przede wszystkim to, że przeciwnicy są za trudni. Jednak mamy za mało ochrony, szczególnie w tym momencie, gdy walczymy z bestią, tą pierwszą, z tym potworem w lesie i tak naprawdę nie mamy żadnej ochrony. Samo to, że na samym początku już przychodzi nam się mierzyć ze szkieletami, jest dla mnie dużą abstrakcją. Myślę, że jakby ta modyfikacja była tego typu 2, to nie miałoby w ogóle prawa przetrwać. Szczególnie, że tam jeszcze trudniej się walczyć ze szkieletami, moim zdaniem, niż w kotyku 1. Ale no, w ogóle, nie wiem, klimat naprawdę dobry, klimat na plus. Historia też na plus, moim zdaniem, ciekawa sprawa z tym detektywem i tak dalej. Ogólnie też dodane były lokacje, na przykład ta chata właśnie tam nad rzeką, jak się przechodzi przez ten most, bo tam normalnie w gotiku nic nie ma. Także to też jest bardzo na plus, że tam została dorobiona ta lokacja. I co jeszcze? No co jeszcze tak na plusik? No tak jak mówiłam, treść merytoryczna przede wszystkim, przesłanie modyfikacji na plus. Ale na minus na pewno to, że modyfikacja jest za trudna. I co jeszcze? Przede wszystkim to, że jest za trudna. Jest toporna przez to. Ma się ochotę po prostu w pewnym momencie wyłączyć komputer, bo ma się na zwyczajnym świecie dosyć tego poziomu trudności. No i co? No i myślę, że to tyle, co mogłam powiedzieć na temat tej modyfikacji. Pomyślę, co kolejnego pojawi się na kanale, a tymczasem mam nadzieję, że modyfikacja wam się podobała. Ja uważam, że modyfikacja naprawdę spoko, tylko właśnie przede wszystkim poziom trudności jest za duży. Ale no co? To myślę, że byłoby na tyle na ten film, na ten odcinek i no, na tą serię. Także możecie dać znać w komentarzu, czy wam się seria podobała. Możecie zaproponować też jakąś kolejną modyfikację, tylko z tych krótszych przede wszystkim. I może najpierw skupimy się jednak na Gothicu 1, później na Gothicu 2. Chociaż z Gothica 2 też myślę, że na pewno jest sporo krótkich modyfikacji. Jeżeli jakieś znacie, to możecie proponować w komentarzach. No i co? Dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia i cześć!